Jak byłem młodym chłopcem, chciałem być naukowcem i byłem dobry z chemii. I Maria Curie-Skłodowska całe życie była moim idolem, była takim przykładem osoby, która nie tylko była naukowcem, otwartym umysłem wspaniałym, ale też okazała się fantastycznym człowiekiem, charakterem, wielką kobietą. Ona jest bardzo mało znana w Polsce. Maria Curie-Skłodowska kojarzy nam się z panią profesor od chemii, siwą, nobliwą, szlachetną i nudną. I ten wizerunek nie ma nic wspólnego z prawdziwą Marią Curie-Skłodowską, której życie było niezwykle burzliwe, która była osobą szalenie skomplikowaną, dynamiczną, która całe życie spędziła w stanie ciężkiej depresji. Ona w ogóle nie znosiła sławy, blichtru ludzi, nie lubiła kontaktu z ludźmi, była bardzo zawikłana psychologicznie, a jednocześnie miała jakiś taki cudowny dar walki z przeciwnościami. Znaczy w momencie, kiedy los ją uderzał w nią, czy ktoś stawał na jej drodze, ona się mobilizowała i z takiego żółwia, skorupiaka schowanego wewnątrz wychodził prawdziwy wojownik. I to bardzo jej to pomagało w aktywności. Każde przeciwieństwo losu, każde nieszczęście wywoływało w niej reakcję przeciwną i to jej bardzo pomogło w życiu. Przekazuję pani Curie wyrazy podziwu i szacunku. Prowadziliśmy taki zabieg, że opowiadamy o historii jednej nocy. To jest szczególna noc w jej życiu, kiedy ona musiała podjąć ważną decyzję. Przed chwilą jej przyznali Nagrodę Nobla po raz drugi, czy to było jakieś niesamowite w ogóle wyróżnienie. I nagle ona dostaje od jednego z tych profesorów, z tych akademików, list, żeby nie przyjmowała tej nagrody albo nie przyjeżdżała w każdym razie, dlatego że jest atmosfera skandalu, opluwają ją w tabloidach paryskich, prasa jest pełna inwektyw na jej temat. Doradzały jej, żeby wyjechała z Francji, że ona kala w ogóle ziemię francuską swoją obecnością. Tylko dlatego, że wyszło na jaw, że ona ma romans z tym swoim przyjacielem, który jest żonatym człowiekiem. No skandal towarzyski na wielką skalę. I teraz oni sobie nie wyobrażali, że taka kobieta stanie przed królem Szwecji i odbierze z jego rąk nagrodę, że to będzie jakiś skandal też tam lokalny w Sztokholmie. Musi podjąć decyzję, co zrobić w tym momencie. Czy wycofać się dyskretnie ze swoim piętnem, czy odwrotnie, czy właśnie pokazać, że to w ogóle nie jest żadne piętno i że ta nagroda, tak jak ona mówiła, nie ma nic wspólnego z jej życiem prywatnym, że to są jej osiągnięcia naukowe. No, czyli wykazać taką postawę twardziela, tak? I heroiczną w jakimś sensie, no bo to obmowa społeczna jest czymś bardzo dotkliwym. I teraz ta noc, kiedy bezsenna noc, kiedy ona się zastanawia, robi rachunek sumienia, zastanawia się, ile jest warte jej życie, kim ona jest tak naprawdę. Przychodzą do niej różne postaci z jej przeszłości, z przyszłości, tak jak stary Einstein, który ostrzega ją i mówi, że w ogóle powinna się wycofać, bo nauka i w ogóle to, co oni robią, przynosi ludziom zagładę, że to jest apokalipsa, którą oni szykują. I ona z nimi wszystkimi polemizuje i ma ich wszystkich na głowie i ma tę udrękę, którą miała przez całe życie, że ona nigdy nie mogła być sama, prywatna, w zaciszu domowym, tylko ciągle miała naokoło siebie ludzi, którzy czegoś od niej chcieli. I taka noc pełna nerwów, szarpania się, załamań, tragiczna noc, z której ona musi wyjść zwycięsko, to jest coś, co pokazuje tę postać w takiej esencji, całą jej psychologię, cały jej charakter, całą jej wielkość. Pokazuje w takiej pigułce, która wydaje mi się ciekawa i którą Ela Sikora w swojej muzyce bardzo rzeczywiście w sposób skondensowany pokazała. Uważam, że nikt nie wymyślił lepszego teatru niż Grecy kiedyś. I ich poczucie jedności, miejsca, czasu, akcji, to jest coś, czego nie przeskoczymy. To wszystkie inne rzeczy w teatrze są pośredniejszego gatunku. Najpiękniejsza rzecz w teatrze to jest ta jedność, że to jest tu i teraz, że to jest żywy człowiek na scenie i ten czas, w którym go oglądamy, jest realnym czasem jego życia, gdzieś tam jako postaci też. I to dążenie do jedności ja bardzo często w inscenizacjach stosuję, żeby wszystko zewrzeć jak gdyby w jednym miejscu i w jednym czasie.
A formuła Salome, którą ja tu zastosowałem, bo to jest moja stara formuła Salome, którą ja powielam już któryś raz, że próbuję też przełamać taki kanon operowy, gdzie orkiestra jest w kanale, a śpiewacy są z tyłu i się przebijają przez orkiestrę do widza i są dość daleko. Jak kiedyś spróbowałem to odwrócić i zagraliśmy Salome, że orkiestra była z tyłu, a nie wiem, monolog Salome, długi bardzo i trudny, był tuż przy widzach z całą falą dźwięków za nią, to dało niesamowity efekt i wrażenie. I to próbuję też tę formułę Salome zastosować tutaj. Między innymi dlatego, że ta orkiestra jest bardzo duża i ona by się w kanale nie zmieściła u nas w Operze Bałtyckiej. Więc tego typu rzeczy jak Salome Straussa czy Sikory, Madame Curie możemy zagrać w taki sposób właśnie, który jest dużym utrudnieniem przede wszystkim dla dyrygenta. To trzeba naprawdę mieć no, stalowe nerwy i duże doświadczenie, żeby dyrygować do kamery, nie widząc śpiewaka i nie oddychając z nim razem, nie widząc jego oczu. To nie każdy dyrygent by to potrafił. W oryginale libretto i w oryginale dzieła jest tak, że to są różne sceny, które się dzieją w różnych miejscach i ten chór to jest raz chór w kawiarni paryskiej, a raz to są ludzie na Sorbonie, a raz to jest tłum uliczny i tak dalej. A ta formuła greckiego chóru, który jest na scenie cały czas i komentuje wszystko i się odnosi do tego, co się dzieje i gra z tym głównym bohaterem, przyjmując różnego rodzaju role na siebie, no to jest konwencja spektaklu. To jest pewien rodzaj gwałtu na dziele oryginalnym i to kompozytorka zobaczyła dopiero teraz na próbach, jak przyjechała i dużo na to kosztowało, żeby to jakoś przeskoczyć. Myśmy go bardzo zmieniali. Najpierw libretto, które ja na początku razem z Agatą siedziałem Miklaszewską i mówiłem, co ewentualnie bym chciał, jakie sceny i tak dalej. Ona to napisała i tak po swojemu, więc ja to jeszcze pozmieniałem. Teraz jakbyśmy to wysłali do Eli, to Ela to zmieniała, bo chciała coś pisać innego i po prostu obie panie się śmiertelnie pokłóciły. Potem ja się pokłóciłem z nimi. Potem powiedziałem Eli, słuchaj, nie będę cię wpuszczał na próby, nie przyjeżdżaj, dlatego że ja muszę zrobić spektakl, ja muszę zrobić swój spektakl. I przyjedziesz, jak już będzie gotowy i wtedy ewentualnie dalej będziemy pracować. Także ona miała zakaz wstępu na próby takie normalne, gdzie się scena po scenie robiło. Przyjechała, dostała szoku, że to w ogóle wszystko zostało poprzestawiane, pozmieniane. Inna muzyka jest tu, inna osoba śpiewa, no w ogóle jest masakra. I teraz dopiero żeśmy się powoli docierali, ona to akceptowała, poprawiała, korygowała. My się przyjaźnimy od dawna i to po prostu nam pomaga, ale to są bardzo bolesne konflikty. To po prostu czasami ona się rzuca, nie może czegoś zrozumieć. Ja nie mogę z kolei zrozumieć, że jej bardziej zależy na jakimś trylu trąbek czy czegoś, niż na tym, do czego to ma służyć w sensie wizualnym. I to... No kłócimy się bardzo, bardzo, ale między przyjaciółmi to jest możliwe, no bo my mamy jeden punkt przed sobą na horyzoncie, do którego zmierzamy. To nie jest tak, że to jest coś jak osobistego, jakiś spór między nami, tylko chodzi nam o to, żeby tam dotrzeć, tylko ja idę tędy, ona idzie tędy i trzeba wierzyć, że się spotkamy. To jest kobieta, która nie tylko ma talent i wrażliwość, ale doskonale wie, co się dzieje, znaczy, że ona gdzieś balansuje pomiędzy tradycją, wiedzą na temat wszystkiego, tak jak każdy profesor ma wiedzę o przedmiocie, a jednocześnie ma bardzo osobisty do tego stosunek i komponuje no, w pasji, nie jak profesor. I to jest, uważam, że takich dzieł jest niewiele, ale polska opera, muszę powiedzieć, że polska opera z Krzysztofem Pendereckim na czele wygląda na tle światowym bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To, że nadszedł zmierzch opery, to się mówi już od bardzo, bardzo dawna. I tylko dlatego, że mówi się pewnie od początku, bo opera była sztuką dworską, tak? I to była garstka ludzi, dla których to w ogóle było produkowane i którzy to odbierali. I z tej garstki ludzi dwie, trzy w ogóle miały pojęcie, co słyszą. Film Amadeusz o tym pięknie opowiada, film Formana, jak to wyglądało. I teraz dzisiaj jest to samo. No, opera jest bardzo trudną dziedziną sztuki, dlatego że jest tak skomplikowana struktura, żeby pogodzić libretto z tym, co się widzi na scenie, z muzyką i tak dalej, z tradycją, z potrzebą nowoczesności, to wymaga dużego zaplecza też.
Większość ludzi od tego odpada. Sam od tego odpadałem na początku, wiem jak to wygląda. Siedzenie po raz pierwszy na jakimś spektaklu operowym to są czasami tortury. To jest w ogóle, się siedzi jak na tureckim kazaniu, czyli nic nie rozumie z tego wszystkiego, to jest za dużo. Ale potem się wraca do tego, jak ktoś złapie bakcyla, tak jak ja kiedyś złapałem, i się w to wciągnie, to już nic nie smakuje. Każdy odbiera inaczej, nie ma czegoś takiego jak publiczność. To jest zaskakujące, jak bardzo różne są reakcje, jak różni są ludzie, jak często widzę, jak siedzi jakieś małżeństwo, gdzie mąż drzemie po biedną drzemkę ma akurat, a żona z wytrzeszczonymi oczami patrzy, jest zachwycona, chociaż są jak gdyby podobni do siebie, tak? Jak dzieci czasami reagują na coś z zachwytem, a jak wytrawni krytycy muzyczni w ogóle nie widzą, co się dzieje, ani nie słyszą. To jest kwestia też nastroju, napięcia. Bardzo dużo rzeczy się składa na to, że ktoś dostanie taki bodziec, że się otworzy i zaczyna to chłonąć. Sztuka wysoka umiera, to jest niestety, to jest prawda, nie opera umiera, tylko w ogóle sztuka wysoka, czyli coś, co wymaga środków, wykształcenia, czasu, instytucji, zaplecza, wszystko pożera popkultura, która po prostu ma takie gotowe, na takiej wielkie walce drogowe jadą, no i miażdżą wszystko. Zdominowały kompletnie telewizję, gdzie wszystko idzie na tej samej zasadzie i każda trudność muzyczna, każda komplikacja jest odrzucana, dlatego że nie będzie oglądalności. Jeżeli oglądalność jest podstawową normą, za chwilę na ekranie głównie będzie wielki, goły tyłek, dlatego że on ma najwyższą oglądalność zawsze i albo jakiś trup pokrojony. To jest straszliwe, to jest upadek człowieka. No ale o dehumanizacji sztuki się mówiło od dawna i teraz to, że garstka ludzi z tym walczy cały czas i co chwila w każdym nowym pokoleniu przychodzą ludzie, którzy nas wspierają i którzy też tego nie chcą, którzy się brzydzą tym śmietnikiem, To jest fajne, no, to jest jakaś nadzieja, że ta podstawowa idea jest słuszna. To jest coś takiego, no, jak jest dla alpinistów, nie wiem, korona Himalajów, są ośmiotysięczniki, po co się tam wdrapywać? No bo one są, no, można spacerować po Giewoncie i z powrotem, ale skoro jest Mount Everest, to warto tam wejść. Tak samo jak jeżeli jest opera, jeżeli są dzieła skomplikowane i trudne, no to trzeba zobaczyć, bo człowiek pnie się w górę, każdy człowiek chce piąć się w górę. Nikt nie chce łazić na czworakach po ziemi. Po to jest sztuka, po to jest opera. No, to każdy powinien to spróbować na sobie.